oglądają Państwo główne wiadomości Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, zapraszam. To teraz poseł Szumowski zagłosuje zgodnie z rekomendacjami ministra Szumowskiego, czy odwrotnie? Projekt jest zatem odpowiedzią na tę sytuację i przejawem odpowiedzialności za państwo, które raz jeszcze powtarzam, musi wybrać prezydenta na kolejną kadencję. Sejm debatuje nad przedłożonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy o wyborach prezydenckich. Wybory mają odbyć się zarówno w postaci tradycyjnej, jak i korespondencyjnej. Powinniśmy wystawić rachunek Chinom. To nie jest kwestia ich karania. Chodzi o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności, zwłaszcza Komunistycznej Partii Chin, za to, co spotkało mieszkańców Ameryki. Niech Chiny zapłacą za pandemię. Coraz więcej głosów w USA domaga się rekompensaty od Chin za straty z powodu koronawirusa. Nie pytają cię o imię, walczą z odkręceniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z odkręceniem mgły. Każdy może się spróbować. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w charytatywnej bitwie raperów. Prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem Sejm będzie głosował nad projektem ustawy o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. Projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że wybory będą miały postać hybrydową. To znaczy, że będziemy mogli głosować tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz na drodze korespondencyjnej. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to prezydenta wybierzemy na przełomie czerwca i lipca. Magdalena Bałkowiec. Zgodnie z projektem ustawy złożonym wczoraj wieczorem przez Prawo i Sprawiedliwość, a procedowanym dziś w Sejmie, wybory będą organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą i przeprowadzone w lokalach wyborczych z możliwością głosowania korespondencyjnego. Prawdopodobny termin to 28 czerwca lub 5 lipca. W grę wchodzi także 12 lipca. Projekt zakłada, że dotychczasowi kandydaci na prezydenta po zgłoszeniu nie będą musieli ponownie zbierać podpisów i rejestrować komitetów wyborczych. Całą procedurę będą musieli przejść jedynie nowi kandydaci. Projekt jest zatem odpowiedzią na tę sytuację i przejawem odpowiedzialności za państwo, które raz jeszcze powtarzam, musi wybrać prezydenta na kolejną kadencję, a kadencja kończy się 6 sierpnia. Opozycja do tej pory domagała się przełożenia wyborów o rok. Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że jeszcze niedawno minister zdrowia mówił, że w pełni bezpieczne wybory w lokalach będą możliwe najwcześniej za 2 lata. To teraz poseł Szumowski zagłosuje zgodnie z rekomendacjami ministra Szumowskiego, czy odwrotnie? Jak się zachowa? Niech przyjdzie tu i odpowie na nasze pytania. Przywróćmy funkcję kontrolną parlamentu nad rządem. Według nowej ustawy wzór karty do głosowania określa PKW, choć karty na majowe wybory, które się nie odbyły, już zostały wydrukowane. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że prawdopodobnie będą one wykorzystane. Ale jeśli zgłoszą się nowi kandydaci, trzeba będzie wydrukować nowe karty. Wtedy ewentualnie wykorzystane mogą zostać inne elementy istniejących już pakietów wyborczych, na przykład oświadczenia i koperty. Czy przeprosicie za dziesiątki milionów złotych, które mogły być przeznaczone na służbę zdrowia, mogły być przeznaczone dla pracowników tracących pracę, dla przedsiębiorców, ale wy wydaliście je na druk pustych kart Sasina? Według ustawy chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gmin do 12 dnia przed dniem głosowania. Wyborcy poddani kwarantannie i izolacji mogą to zrobić na 2 dni przed terminem wyborów. Najpóźniej 5 dni przed wyborami pakiety wyborcze zostaną dostarczone pod adres wskazany w zgłoszeniu. Dokładnie 5 kwietnia powiedziałem, rozszerzmy głosowanie korespondencyjne na wszystkich Polaków, którzy chcą. A wy z typowym dla waszego lidera Jarosława Kaczyńskiego uporem i przewrotnością stwierdziliście, że zrobicie przymusowe głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. Po co? Przez ostatnie tygodnie się nie dowiedzieliśmy. Zgodnie z ustawą wyborcy głosujący korespondencyjnie mogą oddać głos przez wrzucenie pakietu wyborczego do skrzynki nadawczej najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów. Mogą też osobiście lub przez pośrednika zanieść go do Urzędu Gminy na dzień przed wyborami. Będzie też możliwość dostarczenia koperty osobiście lub przez pośrednika do obwodowej komisji wyborczej w godzinach głosowania. Polacy mieszkający za granicą w celu głosowania korespondencyjnego zgłaszają się do polskiego konsula, który na 6 dni przed wyborami musi wysłać pakiet do wyborcy. Będzie też możliwość odebrania pakietu w konsulacie. Nowe propozycje ustawy zmierzają w stronę wyeliminowania niektórych niezgodnych z zasadami demokratycznymi wyborów. Najważniejsze
i najcenniejsze jest to, że przywrócono rolę i znaczenie Państwowej Komisji Wyborczej. Tutaj pytanie jest głównie takie, czy patrzymy na to rozsądkowo, czy według logiki polskiej polityki. Rozwiązanie, w kierunku którego teraz idziemy, wydaje się być najbardziej rozsądne. Ustawa skraca terminy procedur w Sądzie Najwyższym prowadzące do orzeczenia o ważności wyborów. Na wniesienie protestów wyborczych obywatele będą mieli 3 dni, a nie jak dotychczas 14. Sąd Najwyższy na podjęcie uchwały o ważności wyborów będzie miał 14 dni od podania wyniku. Do tej pory było na to 30 dni. Zgodnie z niedzielną uchwałą PKW marszałek Sejmu Elżbieta Witek w ciągu 14 dni od wydania uchwały ma zarządzić wybory, które powinny odbyć się w ciągu najbliższych 60 dni od decyzji marszałek. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził dziś nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Zastąpiła ona poprzednią, obowiązującą jeszcze od 2014 roku doktrynę. Nowa strategia wśród głównych wyzwań w polityce obronnej państwa plasuje zagrożenie ze strony Rosji, kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem energetycznym, ale też zagrożenia wynikające z globalnej pandemii. 2014 roku, kiedy poprzednia strategia była przyjmowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie było jeszcze wojsk NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, wojsk amerykańskich. To była zupełnie inna rzeczywistość. W międzyczasie był szczyt NATO w Warszawie. W międzyczasie przybyły do nas wojska sojusznicze. Mamy dzisiaj ponad 4000 żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Nie mieliśmy wtedy współpracy w formacie bukaresztańskiej dziewiątki. Nie mieliśmy, proszę Państwa, wtedy współpracy infrastrukturalnej i politycznej i gospodarczej w ramach Trójmorza. A więc tych elementów nowych, które w międzyczasie pojawiły się, a mają bardzo poważny związek z bezpieczeństwem w różnych jego aspektach, jest bardzo wiele. Nie było wtedy gotowego gazoportu w Świnoujściu. Dzisiaj on jest, dzisiaj go rozbudowujemy do 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Dzisiaj rozpoczynamy również, można o tym już śmiało mówić, bo są to fakty, rozpoczynamy budowę Baltic Pipe. Cała modernizacja naszej armii, także w ogromnym stopniu w oparciu o to, co oferuje przemysł krajowy, armatochaubice Krab, moździerze Rak, a więc wszystko to, co dzisiaj znamionuje nowoczesną armię, a w co dalej chcemy polskie wojsko wyposażać, stanowi także ten element naszej strategii bezpieczeństwa narodowego. Czy w sprawie kontraktu na zakup przez Ministerstwo Zdrowia maseczek ochronnych i maseczek chirurgicznych za 5 milionów złotych dochowano koniecznej rzetelności i transparentności? Oto pytany był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, odpowiedzialny za zakupy w Ministerstwie Zdrowia. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że maseczki zakupione przez resort od firmy należącej do znajomego ministra Łukasza Szumowskiego nie spełniają wymaganych norm. Sam minister Szumowski wyjaśniał w wywiadzie radiowym, że jego rola w transakcji ograniczyła się tylko do przekazania kontaktu znanego mu przedsiębiorcy zakopanego do wiceszefa resortu. To jest firma, która funkcjonuje na rynku od 1996 roku. To nie jest firma, która budziła w tym zakresie nasze podejrzenia. W związku z tym, opierając się o przedłożone nam certyfikaty, zawarliśmy umowę. W momencie, w którym towar został dostarczony, dokonaliśmy płatności, a następnie w momencie, w którym to było 30 kwietnia, w związku z też doniesieniami medialnymi, dokonaliśmy weryfikacji już tego towaru, który mieliśmy na magazynach, zwróciliśmy się z prośbą, niezwłocznie, z prośbą do jedynego certyfikowanego w Polsce laboratorium badającego tego rodzaju produkty, które funkcjonuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Następnie 4 maja te próbki zostały przekazane do badania. 5 maja otrzymaliśmy wyniki tych badań. W związku z tym, że te wyniki wykazały, że normy nie zostały spełnione, natychmiast zaprosiliśmy pana Łukasza Guńkę do Ministerstwa Zdrowia i przekazaliśmy mu informację w dniu 6 maja o tym, że ten towar nie spełnia norm.
pomimo tego, że tak było zadeklarowane w certyfikacie i w związku z powyższym, kierując się odpowiedzialnością za środki publiczne, oczekujemy od całego konsorcjum, które reprezentował pan Łukasz Guńka, zwrotu pieniędzy. Ja nie miałem okazji poznać pana Marcina Szumowskiego, nigdy w życiu z nim nie rozmawiałem. Jeżeli chodzi o rolę pana ministra, ona sprowadziła się do tego, że w momencie, w którym otrzymał informację o tym, że taka oferta jest, przekazał ją niezwłocznie do mnie jako do osoby odpowiedzialnej za zakupy. I na tym rola pana ministra Szumowskiego w tej sprawie się zakończyła. I wszystkie sugestie Gazety Wyborczej w tym zakresie są w mojej ocenie nieuprawnione. No, także, szanowni państwo, tam w tym artykule padają takie stwierdzenia, które sugerują, jakoby pan Łukasz Guńka był bardzo dobrym znajomym pana ministra Szumowskiego, podczas gdy prawda jest taka, że ostatnim razem pan minister Szumowski korzystał z jego usług jako instruktora narciarstwa kilka lat temu. I to jest cała prawda w tym zakresie. Na potrzeby walki z pandemią były realizowane zakupy. I te zakupy każdorazowo, zarówno w tym przypadku, jak i we wszystkich innych, były realizowane na takich samych zasadach, w pełni transparentnie. I z każdej złotówki, i z każdej zakupionej maski, kombinezonu i każdego litra płynu dezynfekcji będziemy tutaj przez państwem gotowi opowiedzieć i o wszystkich szczegółach poinformować. Według Ministerstwa Zdrowia w kraju odnotowano dziś 360 nowych zakażeń koronawirusem i 27 zgonów spowodowanych chorobą COVID-19. Większość nowych zakażeń odnotowanych obecnie w Polsce miała miejsce na Śląsku. Dziś było to 288 nowych przypadków. To w tym regionie, głównie wśród górników i ich rodzin, znajdują się obecnie główne ogniska epidemii w Polsce. Ustawa tutaj jasno mówi, że te warunki mogą być różnicowane, jeżeli chodzi o region. I oczywiście, jeżeli taka będzie sytuacja epidemiczna, jeżeli takie będą rekomendacje inspekcji sanitarnej, to jak najbardziej jest możliwe, że wobec konkretnych regionów, w tym przypadku, tak jak pan redaktor mówi, Śląska, będzie zastosowany jakiś szczególny reżim. Natomiast na ten moment czekamy na dokładne informacje, czekamy na dokładne propozycje i też proszę pamiętać, to wszystko jest regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów, także w momencie, w którym te decyzje będą podjęte, projekt tego rozporządzenia też będzie przedstawiony do konsultacji, każdy będzie się mógł z nim zapoznać, będzie można zgłosić uwagi i też z pewnym wyprzedzeniem przygotować się do tego, co ewentualnie ulegnie zmianie od przyszłego tygodnia. Przenosimy się za granicę. W Stanach Zjednoczonych coraz mocniej brzmią głosy domagające się od Chin i od rządzącej tym krajem partii komunistycznej zrekompensowania strat, które Amerykanie i gospodarka USA ponieśli w następstwie pandemii koronawirusa. Według doradzającego prezydentowi Trumpowi ekonomisty Petera Navarro, straty, które Ameryka poniosła z powodu koronawirusa, można śmiało liczyć w bilionach dolarów. Bartosz Teodorowicz. Drugi dzień z rzędu dobowa liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się poniżej 1000. Wczoraj odnotowano 830 zgonów spowodowanych koronawirusem. Systematycznie spada również liczba nowych zakażeń. W ciągu ostatnich 24 godzin patogen został wykryty u nieco ponad 18 tysięcy osób, co stanowi najniższy wynik od kilku tygodni. Sytuacja poprawia się także w stanach New Jersey i Nowy Jork, które stanowią epicentrum epidemii w USA. Obecnie znajdujemy się w schyłkowej fazie epidemii. Liczba hospitalizacji systematycznie spada, podobnie jak dobowa liczba zgonów, która obecnie wynosi 161. Jest wciąż wysoka, ale dużo niższa niż wcześniej. Notujemy poniżej 500 nowych infekcji dziennie. To właśnie od tego pułapu rozpoczęliśmy ten straszny okres i dziś jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy na początku epidemii. W piątek kończy się termin obowiązywania restrykcji na terenie stanu Nowy Jork. Tempo znoszenia restrykcji będzie zależne od sytuacji epidemicznej w regionie. Niektóre regiony są już dzisiaj gotowe na znoszenie obostrzeń. Miasto Nowy Jork nie spełnia jeszcze jednego lub dwóch kryteriów wymaganych do rozpoczęcia procesu stopniowego odmrażania. Stany Zjednoczone od kilku tygodni otwarcie oskarżają Chiny o wywołanie pandemii koronawirusa na świecie.
Peter Navarro, jeden z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa, poszedł o krok dalej. W wywiadzie dla telewizji Fox News ekonomista stwierdził, że Chiny powinny wypłacić USA odszkodowanie za straty, jakie ten kraj poniósł w związku z wybuchem pandemii. Powinniśmy wystawić rachunek Chinom. To nie jest kwestia ich karania. Chodzi o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności, zwłaszcza Komunistycznej Partii Chin, za to, co spotkało mieszkańców Ameryki, amerykańskich robotników, dzieci i seniorów. Poprawiająca się sytuacja epidemiologiczna w wielu krajach doprowadziła do częściowego zniesienia obowiązujących restrykcji. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega jednak, by nie działać zbyt pochopnie. W celu ochrony życia i środków do egzystencji, powolne, stałe tempo znoszenia obostrzeń ma kluczowe znaczenie zarówno dla stymulowania gospodarek, jak i uważnego monitorowania sytuacji epidemiologicznej. Dzięki temu można szybko wdrożyć środki kontrolne, jeśli zostanie wykryty wzrost liczby nowych przypadków. W weekend widzieliśmy oznaki stojących przed nami wyzwań. W Korei Południowej zamknięto bary i kluby, ponieważ jeden z gości był nosicielem wirusa, ale władzom na szczęście udało się wykryć osoby, z którymi ta miała kontakt. Opisywana przez szefa WHO sytuacja miała miejsce w seulskiej dzielnicy Itaewon, gdzie zakażony 29-latek odwiedził kilka barów i klubów nocnych przeznaczonych dla gejów i lesbijek. Według szacunków władz mężczyzna mógł zarazić nawet 102 osoby. Służby wciąż prowadzą dochodzenie epidemiologiczne, aby znaleźć wszystkie osoby, które miały kontakt z nosicielami wirusa. Ludzie czuli się zrelaksowani, ponieważ sytuacja epidemiologiczna się poprawiała. Ale po masowych zakażeniach w klubach nocnych w Itaewon myślę, że nie powinniśmy być spokojni, ponieważ nie wiemy, kiedy i gdzie rozprzestrzeni się wirus. Korea Południowa zdołała opanować epidemię koronawirusa i obecnie stara się zapobiec wybuchowi drugiej fali epidemii. Na przeciwległym biegunie znajduje się Rosja, gdzie notuje się coraz więcej przypadków infekcji. Tylko ubiegłej doby koronawirusa wykryto u prawie 11 tysięcy Rosjan, co sprawiło, że bilans wszystkich wykrytych przypadków wzrósł do ponad 232 tysięcy. Pomimo narastania epidemii, prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział stopniowe odmrażanie gospodarki. Władze regionalne na podstawie analizy sytuacji i opinii głównych lekarzy sanitarnych podejmą decyzję w sprawie łagodzenia wprowadzonych restrykcji. Również Hiszpania rozpoczęła wczoraj stopniowy proces łagodzenia obowiązujących restrykcji związanych z korzystaniem z przestrzeni publicznej. W 11 wspólnotach autonomicznych zezwolono na organizację zgromadzeń do 10 osób. Przywrócono pełną działalność obiektów handlowych i usługowych, a także lokali gastronomicznych z ograniczeniem do połowy liczby obsługiwanych klientów. Po 2 miesiącach przerwy ponownie otwarto także kościoły. W przestrzeni publicznej obowiązują wzmożone kontrole sanitarne, które mają na celu zapobiec dalszemu rozwojowi epidemii. Mierzymy temperaturę osób korzystających z transportu publicznego w ramach dodatkowego środka ostrożności. Jeśli dana osoba ma gorączkę, nie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa. W takim przypadku udzielamy choremu wskazówek i zaleceń odnośnie dalszego postępowania. W kraju nastąpił jednak zdecydowany wzrost liczby nowych infekcji, których w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano prawie 3,5 tysiąca. Nadal najwięcej przypadków notowanych jest w stolicy kraju, Madrycie, gdzie znajduje się epicentrum epidemii. W związku z tym władze zdecydowały się na utrzymanie w regionie obowiązujących restrykcji, aby nie dopuścić do wybuchu ponownej fazy wzrostowej epidemii. Doświadczenia innych krajów pokazują, że Hiszpanie jeszcze przez wiele miesięcy będą musieli borykać się ze skutkami koronawirusa. A dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To okazja do specjalnych podziękowań za ich ofiarną pracę, szczególnie w warunkach pandemii. Przesłanie do pielęgniarek skierował papież Franciszek. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Wczoraj skierowałem do nich przesłanie. Módlmy się więc za pielęgniarki i pielęgniarzy, kobiety i mężczyzn, za młodych ludzi, którzy wykonują ten zawód, który jest czymś więcej niż tylko jakąś profesją. To powołanie, poświęcenie. Niech Pan im błogosławi. W tym czasie pandemii dają przykład heroizmu, a niektórzy oddali swoje życie. Módlmy się więc za pielęgniarki i pielęgniarzy. Wracamy do kraju. Prezydent Andrzej Duda przyjął wyzwanie i wziął udział w bitwie raperów dedykowanej szlachetnemu celowi. O akcji Hot 16 Challenge Karolina Bałdyga.
W ostatnich dniach internet zawojował Hot 16 Challenge 2. Akcja polega na zarapowaniu 16-wersowego ułożonego przez siebie tekstu. Czas na wykonanie zadania to 72 godziny od otrzymania wyzwania. Nagranie trzeba umieścić w sieci i wpłacić dowolną kwotę na zbiórkę, której dochód przeznaczony jest na rzecz służby zdrowia. Do akcji włączyła się nawet głowa państwa. Prezydent Andrzej Duda przyjął wyzwanie rapera Zeusa i nagrał swoją szesnastkę. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Quo vadis. Ja. Co się wydarzyło, to się już nie odwydarzy. Myślę, że... No kto jeszcze może być? Tylko Tadeusz Rydzyk może zamknąć ten challenge. No nie, no i Jarosław Kaczyński, no. Ale to już się nie wyobrażam. Już wyżej nie może być niż jasny cień mgły, ostry cień mgły. Jestem straszny, Korwin-Mikkel się wpieprzył w politykę, by rzecz zrobić oczywistą, stawić czoła socjalistom. Po wsadzeniu im za kraty ostatniego demokraty socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty. Życie jest gitarz, nas po golu. Idę w modlitwę, bo jest działa Bóg. Pochwalony znów jest Chrystus. Antykow, masz w słowie Bożym, Bastian 14. Się nie tworzyli serce wasze. Cuda mnie prosto, przy mikrofonie to jest lekką troską. Czas porytej to tak nie wąsko. Jako, że rapuję od wielu, wielu lat i dlatego wziąłem udział, też chcąc pomóc, wesprzeć tą akcję, którą zaproponowali inni raperzy, inni ludzie gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Bo tu chodzi o to, żeby pomóc innym ludziom, a forma jest bardzo prosta. Zresztą prostota tej formy to też jakby zaleta hip-hopu, że każdy może się spróbować w jakiejś tam początkowej wersji. Dlatego jak najbardziej, im szerzej, tym lepiej, bo tu chodzi, żeby pomóc innym. A bardzo fajnie, że to wyszło akurat ze środowiska hip-hopowego. Na początku celem zbiórki było zebranie 1 000 000 złotych. W tej chwili przekroczyła ona już 1,5 miliona, kwota wciąż rośnie, w wyzwaniu biorą udział kolejne osoby, a my widzimy, że muzyka może łączyć w dobrej sprawie. Teraz kartka z polskiego kalendarza historycznego. Dziś przypadają dwie rocznice związane z wielkimi Polakami. 12 maja 1935 roku w Warszawie zmarł marszałek Józef Piłsudski. Człowiek, bez którego trudno wyobrazić sobie odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku i zwycięstwo w wojnie z bolszewikami w roku 1920. Z kolei 50 lat temu, 12 maja 1970 roku w Londynie, zmarł generał Władysław Anders, legendarny dowódca Polskiej Armii w Związku Sowieckim oraz dowódca II Korpusu Polskiego, zdobywca Monte Cassino w maju 1944 roku. Mam jeszcze do Państwa zaproszenie na nowy odcinek programu Koniec Systemu. Poleca autorka Dorota Kania. Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem mediów społecznościowych, żeby zauważyć, że istnieje w nich tak zwane towarzystwo wzajemnej adoracji, pochodzące i z lewicy, i z prawicy, i ze służb specjalnych. I o tym właśnie będzie dzisiejszy koniec systemu. Wzywam policję do zachowania spokoju. Nikt nie atakuje policji. Wzywam policję do zachowania spokoju i zimnej krwi. A w drugiej części programu właśnie o tym towarzystwie, a także o tak zwanym strajku przedsiębiorców i o bieżącej polityce porozmawiamy z Rafałem Ziemkiewiczem. Godzina 21.30, koniec systemu. Czas na wiadomości sportowe. O wydarzeniach sportowych rozmawiać będziemy z Rafałem Kacprzakiem. Witaj, Rafale. Witaj, Ryszardzie. Witam Państwa. Dobry wieczór. Kilka dni temu informowaliśmy o pierwszym po okresie kwarantanny turnieju tenisowym, pokazowym turnieju tenisowym na Florydzie, gdzie świetnie poszło naszemu Hubertowi Hurkaczowi. Panom najwyraźniej pozazdrościły panie i umówiły się na pokazowy turniej w czeskiej Pradze. Powiedz, w jakiej obsadzie ten turniej się odbędzie? Kiedy dziewczyny wyjdą na kort?
Tak, coraz częściej, coraz śmielej możemy myśleć o tej sportowej rywalizacji. Jeszcze nawiązując, Ryszardzie, do Huberta Hurkacza, popisał się nasz zawodnik świetnym zagraniem, najpiękniejszym, jak to określili kibice w erze pandemii koronawirusa. Tak. A jeżeli chodzi o turniej w Pradze, odbędzie się on między 26 a 28 maja. I tutaj obsada, naprawdę zagrają same gwiazdy. W Pradze wystąpi m.in. dwukrotna zwyciężczyni Wimbledonu Petra Kwitowa. Udział w turnieju potwierdziły także dwie urocze siostry bliźniaczki, Karolina i Krystyna Pliszkowe, które są dobrze znane wszystkim kibicom tego sportu. Czy same Czeszki, czy ktoś jeszcze będzie same grał? Same Czeszki, okay. Jak na razie. I ponadto w imprezie zagra też Barbara Strycowa, Karolina Muchowa i Katarzyna Siniakowa, ale są to same zawodniczki z top 50 rankingu WTA, tak więc brakuje już tylko chyba Serena Williams. Możemy tylko pozazdrościć. Południowym sąsiadom mają znakomitych tenisistów. Rywalizacja ma odbywać się oczywiście bez udziału publiczności, ale zaplanowano transmisję w telewizji internetowej, która też relacjonowała wydarzenia właśnie z West Palm Beach na Florydzie, gdzie grał Hubert Hurkacz. Każda z uczestniczek ma otrzymać 50 tysięcy koron za udział w imprezie i sama zdecyduje, jaką część tej sumy przekaże na walkę z pandemią. Ale jak podkreślają zawodniczki i mówią otwarcie, że już nie mogą doczekać się zmagań i rywalizacji, Karolina Pliszkowa, widzimy, nawet już tak bardzo tęskniła za kortem, że nawet wyszła na niego bez rakiety. Tak. I zagrała partyjkę siatko tenisa z jakimś sparring partnerem. Ale oczywiście te pokazowe turnieje, choć są tylko pokazowe, to jednak to jest dobre przetarcie przed wznowieniem sezonu, który będzie pauzował do 12 lipca, ale przynajmniej zawodnicy będą mogli troszkę potrenować, troszkę posmakować. Wejść w rytm. To jest dobre słowo. Coraz częściej też informujemy o sportach motorowych. Mówiliśmy o wyścigach Formuły Indy, które już wkrótce, jeden się już odbył, kolejny się mają odbyć. A co z Formułą 1? Śpi? Na razie Formuła 1 śpi. Zawodnicy oczywiście się przygotowują i trenują za pośrednictwem rywalizacji w e-sportach, tak jak na przykład Monakijczyk Charles Leclerc, tak, występuje w tej rywalizacji wirtualnej. Ale jego kolega z drużyny, z zespołu Ferrari, Sebastian Vettel, odchodzi oficjalnie. Już dzisiaj rano zespół z Maranello poinformował o tym dziennikarzy. To jest poważny news. To jest bardzo poważny news. Sebastian Vettel odchodzi z Ferrari. Nie przedłuży kontraktu obowiązującego do końca tego sezonu, bo oczywiście jeśli on się odbędzie. Na skuter jeździł przez 5 lat i wygrał zaledwie 14 wyścigów, co jest znacznie poniżej tego, co zaledwie, planowano. Zaledwie, ale no, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Niemiecki kierowca to marka sama w sobie. Dziś, nie wiem, kto go zastąpi? Jeszcze nie wiadomo, kto go zastąpi. To no, oczywiście uruchomi ten cały ten rynek transferowy, burzę, tak naprawdę powstanie burza na tym rynku transferowym. Kto ma zastąpić Sebastiana Vettela? To też otworzy troszkę drzwi dla Roberta Kubicy, by mógł wrócić do któregoś zespołu jako drugi kierowca. Ale na takie decyzje musimy jeszcze poczekać. Dziś na razie Sebastian Vettel powiedział w oficjalnym oświadczeniu, że zespół i ja doszliśmy do wniosku, że z obu stron nie ma już wystarczających chęci do pozostania razem po tym sezonie. Czas na nowe wyzwania. A Sebastian Vettel już niejednokrotnie powtarzał, że on po prostu taką obecną Formułą 1 już po prostu się znudził i nie jest to sport, który pokochał kilka lat temu. Rafał Kacprzak o sporcie. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Za chwilę partia dziennikarskiego pokera. Zapraszam w imieniu Tomasza Sakiewicza. Zimni ogrodnicy, jak się przekonaliśmy, proszę Państwa, dziś namacalnie nie dają o sobie zapomnieć. Jutro imieniny drugiego z ogrodników Serwacego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.